Cześć, dzień dobry, buongiorno. Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie nietypowo, ponieważ znajdujemy się w pokoju naszego synka Oliwiera. I ostatnim elementem, którego tutaj brakuje, jest właśnie łóżeczko. Dzisiaj się bierzemy za składanie, za montowanie, także zapraszamy do oglądania. Bierzemy się za odpakowanie, rozpakowanie. Lubek sobie tutaj dzielnie poradzi. Teraz zobaczymy, co jest w środku. Delikatnie, żeby czegoś nie uszkodzić, czegoś nie naciąć. Tak. Mam nadzieję, że jest instrukcja, bo nieraz te meble to się trudno składa. O, ja mówiłem o instrukcji. To pierwsze co, to proszę bardzo, jest instrukcja. Super. O, jest dużo piękna możliwości, patrz, które tak chcemy poskładać. No to w pierwszej kolejności chcę małą wersję. O, tą chcę. Tą? A, jest bardzo dużo możliwości. Patrz, baby bed, czyli malutkie łóżeczko, sofa, dwa krzesełka i nawet stolik. Funkcja przewijaka, a później w późniejszych etapie stolik do zabawy. Zdecydowaliśmy się na łóżeczku 7 w 1, ponieważ sami wiecie, informowałam Was w swoich vlogach, że szukamy łóżeczka, które spełnia nasze oczekiwania. Co najważniejsze było dla nas, to to, żeby była dostawka. A znaleźć takie standardowe łóżeczko, które można przeistoczyć w dostawkę, było bardzo ciężko. Z racji tego też, że mamy mały metraż mieszkaniowy, nie chcieliśmy zagracać tego mieszkania, czyli bawić się w kupowanie specjalnej dostawki, łóżeczka, kosza Mojżesza i różnych innych tego typu. A, bardzo ładnie to jest zapakowane, to łóżeczko. Ja też coś powiem, ja bardzo lubię takie rzeczy, lubię w ogóle składać meble i tak dalej. Jestem inżynierem. No, zaufaj mi. Ale nie, serio, no jest pięknie spakowane wszystko, zobacz jak jest zabezpieczone. Ogólnie jest bardzo dużo, znaczy jest spory wybór gamy kolorystycznej tych łóżeczek. Ja się też zastanawiałam, czy czasem zwykłego drewna nie wziąć, drewna bukowego, ale fajnie, że jest opcja kolorowa i szary z białym, tak jak tutaj widzisz, zauważyłeś. No i do frontów tutaj też. I będzie na proszę. Tak, patrz. Ha! Idealnie się komponuje w pokój tutaj, bobaska. Ale super, naprawdę. Bardzo ładnie. Ale nie ma tak dużo części. Ja się bałem, że wiesz co jest, że te wszystkie szczebelki czy coś, to ja będę musiał poprzykręcać. Tak, bo to zależy właśnie jaka, jaka funkcja. Tak. Jaką funkcję ma to łóżeczko spełniać. Mamy kółka i są fajne gumowe. Ja też jestem na etapie poszukiwania fotela do biurka i właśnie takich kółek bym chciał. Takie, które będą, nie rysują podłogi. Wiecie o co chodzi. No więc super, będziemy mogli sobie tym łóżeczkiem jeździć i jak będzie koło łóżka, jak już będzie dostawką, to będziemy mogli te kółka blokować, bo są blokady, prawda? Tak. Nie, tak, na pewno. Jest. Bardzo duży plus tego wszystkiego. Po co komu wózek, jak można mieć jeżdżące łóżko? Lubku, jak myślisz? Poradzisz sobie? Patrzę, które śrubki, bo jest ich całe 1 500 000, 100 900. Są takie, 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 takie. Tak? O, do tego. Czy instrukcja dla Ciebie czytelna? Tak. Nie, serio, spoko jest. To nie jest takie trudne. Ja tu będę mocno trzymała kciuki, ale mówię, już nie mogę się doczekać. A i co jeszcze? Bardzo marzyło mi się łóżeczko z baldachimem. I ta opcja również jest dostępna, więc jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. Lubek majster. Tak, ale powiem Ci szczerze, że już wszystko rozumiem i to jest turbo proste, bo patrz, musimy zmontować dwie takie części i będziemy mieli tutaj małe łóżeczko, ale jeżeli będziemy je powiększać kiedyś, będziemy chcieli zrobić większe, to do tego są te płaty proste takie, o. I tu je będziemy wstawiać i wtedy będziemy sobie powiększać to łóżeczko. Tak. Widzisz? Banalne. I później jak będziemy chcieli zmienić, to tylko trzeba te śrubki odkręcić. Dobrze, ty wszystko wiesz, naprawdę. I teraz według instrukcji krok następny, czyli łączymy to z tym. Fajne, bardzo fajne. Ogólnie myślałam, że to będzie mniejsze, ale tak teraz tak patrząc, że dużo miejsca tutaj będzie miał bubasek. Właśnie przyczepiłem tutaj tą nóżkę, tylko musisz zdecydować, czy chcesz nóżki, czy chcesz kółka, bo ja myślałem, że kółko daje się do nóżki, ale jednak nie. To są inne uchwyty i montuje się to tutaj. Mhm. Co wybierasz? No to nie wiem, może opcję kółka? Kółka. No i cyk. Tak.
Ja sobie usiadłam na chwilkę na moim czerwonym krzesełku, bo Basek ma się ok, dostał właśnie czkawki i tutaj mówię, no zobaczymy jak z kółkami to będzie wyglądać. Najwyżej zawsze mój kochany wspaniały narzeczony może zmienić. Już widzę jego uśmiech. O czym również warto wspomnieć, to jest to, że łóżeczko jest pomalowane farbą wodną, czyli jest naprawdę nieszkodliwa. Jak maluszek będzie starał się gryźć szczebelki, bo na pewno w późniejszym etapie tak też będzie. I nawet po rozpakowaniu całego kartonu nie unosi się woń takiej chemicznej farby, więc również duży plus dla firmy za to, że zwracają na to uwagę. Widzisz? Mamy to. Jest. Ui. Świetnie. I dwa są z hamulcem, to o co pytałaś. Dwa są z hamulcem, a dwa nie są z hamulcem. No i super. Właśnie padło turbo ważne pytanie. Czy łóżeczko zmieści się w drzwi? Czy będziemy mogli na przykład przejechać z sypialni do pokoiku tutaj? Czy będę musiał to zawsze rozmontowywać? I robimy test. Test na żywo. No, wielka próba. Uda się czy nie? Jest na styk prawie. Ej, nie, no spokojnie. Proszę bardzo. Ha! Tadam. No genialne. Standardowe drzwi. Nie wiem ile one mają, chyba tam 80 czy ileś. Ale super. No także małego będziemy mogli sobie, widzisz, w kuchni nawet. Ale naprawdę, to jest bardzo lekko jeździ. Będziesz mogła sobie wyjechać, na przykład będziesz sama w mieszkaniu. Będziesz mogła dać sobie tam. Żeby mieć go na oku. Tak, coś sobie tam robić w ciągu dnia. Bardzo fajna opcja, naprawdę. Ale bardzo, bardzo ładne, tak porządne to widać, że to jest. Tak jak już wspomniałam, że to jest z drewna bukowego. Jest super spakowane. Więc na pewno jest to trwała. Materacyk, ten stelaż do materaca montuje się właśnie na takie uchwyty. I to się montuje do tego i na to kładzie się ten stelaż. Jedziemy. Ale można je dać niżej. Tak. Albo wyżej. A są jeszcze nawet całkiem na górze. I tutaj jak się robi ten stolik, tak? Stolik, przewijak. Mhm. Tak, te funkcje. Więc mówię, to łóżeczko spełnia naprawdę wiele funkcji. Te dziurki na dole będą na późniejszy etap, jak synek będzie już większy, czyli funkcję kojca tak zwanego. I kolejny etap, instalacja czego? Podkładu? Okej, okay. Łóżeczko już mamy, więc czas teraz na materac. Raz, dwa, jest więcej rzeczy. Wiesz co to jest? No, dokładnie. Wiem co to jest nasz baldachim. Tak, ja widzę już w środku, tylko nie wiem jak do tego zanurkować, muszę to odwrócić. To też jest część właśnie od baldachimu. Tak. Proszę. Piękne wkropki. Tadam. I teraz przyszła pora na ciebie, kochanie. Tak. Otwieramy materacyk. Opa, opsala. Bardzo fajna tutaj jest poszewka na to. Bardzo fajnie wygląda. I ogólnie jest to materacyk piankowy, hipoalergiczny, co również jest dużym plusem. Mam nadzieję, że nasz Bobasek nie będzie miał żadnych problemów skórnych, no ale zobaczymy. I co jest też super, pokrowiec można zdjąć i po prostu wyprać. Bardzo ładne wzory z tego wszystkiego. Nie wiem, czy pod światło to widać. Także bardzo ładnie to wygląda. I przyszła pora na baldachim. Tak. Bardzo dobrej jakości jest, nie ma co. Nie wiem, nigdy w życiu nie zakładałam baldachimu, więc... Ale tutaj jest takie specjalne. Dobra. Nastąpiła zamiana ról? Tak, ja już nie mam cierpliwości do tego. Tu przywiązałem na kokardkę, jako tako. No pięknie jest, no. Teraz ładniej wygląda. No jestem zadowolona, bardzo pięknie to wygląda. Tutaj mówię, jeszcze jest miejsce, żeby karuzelę zamontować, więc naprawdę super. Ale Lubek, mam do Ciebie prośbę. Możemy jeszcze zobaczyć, jak opcja dostawki będzie wyglądać. No dobra, nie ma problemu, już to przetransformuję, ale już teraz wiem, że to jest proste, bo wystarczy, że rozkręcimy tutaj, wstawię szczebelki te tam i będziemy mieli dostawkę. A co tam mówiłaś, Lubku? Że moja wspaniała narzeczona wymyśliła, że ona chce zobaczyć wszystkie transformacje po kolei tego łóżeczka. Bo ona chce to zobaczyć i ona sobie nie wyobrazi tego, nie? Z instrukcji. Zaufaj mi. No ja Ci ufam. No super, bardzo fajnie wygląda. I teraz mamy duże łóżko. Mhm. Są jeszcze te jedne szczebelki.
Wystarczy wtedy zmienić, że tą deskę wyciągamy. Wkładamy te szczebelki w to miejsce. To zdejmę. Tak, wstawiamy to tu. I mamy łóżeczko całkiem. Tak. Super. I tak się prezentuje efekt końcowy. Finalnie nie będziemy rozpakowywać tej części materacyka, ponieważ zobaczymy, jaki maluszek się urodzi i może w początkowych pierwszych dniach będziemy korzystać tylko z tej małej dostawki. Ale to mówię, mamy jeszcze chwilę czasu, więc zastanowimy się i zobaczymy. Tak jak Lubek wspomniał, jest dość łatwa transformacja całego łóżeczka, więc zajmie to parę chwil i będzie spełnił funkcję taką, jaką będziemy chcieli. Nie wiemy jeszcze dzisiaj, czy małe łóżeczko, czy lepiej małą dostawkę. Ale super opcja, więc serdecznie Wam polecamy. No i co? Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem.